Witam serdecznie w kolejnej części Minecraft. Tutaj już prawdopodobnie coś mi się nie nagrało ostatnim razem, więc jest nowa rzecz, którą tu zrobiliśmy. Tutaj taki mały tarasik widokowy z stoliczkiem. Tutaj jeszcze zrobimy ogrodzenie. Musimy trochę szkła jeszcze dorobić, ale myślę, że wszystko będzie ładnie. Tutaj wypaliliśmy trochę szkła już. I idziemy zrobić sobie tutaj taką podłogę, żeby była przeźroczysta, żeby było ładnie widać, co jest pod nami. Co tutaj mamy? Ogrodzenia. Żebyśmy nie spadli. Dobra. No tu nie wyjdziemy, ale... Chyba dobre było jeszcze coś zrobić. Spróbujemy od dołu. Nie, chyba tam nie dosięgnę. Dobra. To z powrotem. Tu uda się. O, jest. O, ale to się nie łączy ze szkłem. To dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, to damy to do ściany. Dobra. No, to tego się pozbędziemy. Dobra, idziemy po tą. Okej. No to wracamy do... Tutaj mamy już schody. O, tam jakiś kurczaczek sobie stoi. Jak widzicie, tutaj pnącza też już pozawieszałem trochę, żeby pomnożyć sobie tych pnączy. No nic, idziemy. Co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze tutaj mamy dwa kamienie. Może coś jeszcze wypalimy? Nie. Jak widzicie, pnącza już tutaj sobie zaczynają rosnąć. Coś zbierzemy. Tego. No i te pnącza potrzebujemy po to, bo planujemy zrobić tam dalej schody. O, tutaj ładnie urosły. Dobra. Bierzemy. Tu nie, tu nie. O, tu coś jest. Tu. W ogóle podobają mi się takie właśnie jaskinie, które są obrośnięte. Teraz jak pamiętacie, może z poprzedniej części, jeśli ktoś oglądał, to tutaj robiliśmy taki mały taras i z tego tarasu tutaj będą schody aż tam do tej jaskini. Nie wiemy, co tam jest. Nie byliśmy tam jeszcze. W sumie spodziewałem się, że pewnie tam jakieś przejście może by było z zewnątrz, ale to nie będziemy tam próbować się dostać. Po prostu zrobimy schody. Tak czy inaczej musimy się tam jakoś dostać, a łatwiej mi będzie zrobić schody od dołu. O, i nawet drzewo nam tutaj już urosło. Wcześniej tego nie było. Zrobimy sobie tutaj trochę kamiennych cegieł. Coś tutaj mamy. Teraz zrobimy sobie omszałę. Dobra, jest. No to nic. I co robimy dalej? Kamień. No to wypalimy sobie coś jeszcze kamienia. Albo nie. Co tu mamy jeszcze? Dobra, coś może zostawimy. Czego nie będziemy potrzebować? Pochodnie się przydadzą, szkło. Jak widzicie, to jest taki początek. No, może oglądaliście inne początki, to trochę były dużo, dużo gdzieś tam szukali minerałów i takich innych rzeczy. No, ja tutaj robię sobie powoli. Ja już ten etap szukania
specjalnie minerałów mam za sobą. Ja po prostu wiem, co chcę zrobić i tyle. A chcę zbudować tutaj fajną bazę, fajną jaskinię. Ale nic, no. Weźmy teraz to drzewo. Zbierzmy sobie tutaj te kłody, żeby móc posadzić kolejne. Tutaj nam to urosło trochę. Okej. Poczekamy chwilę, może nasiono jakieś będzie. W sensie sadzonka. Nie mamy tu. Nic tam tutaj jeszcze nie urosło też z warzywek, z marchewek. No nic, poczekamy. Chciałbym tutaj posadzić innego. O, jest, jest. Hop. I sadzonka akacji, ok, mamy. Dobra, to no, zbierzemy jeszcze sobie trochę pnączy. Dobra. No i nic, idziemy. Co będziemy robić jeszcze? Idziemy. To nie potrzebujemy, to nam się przyda. Dobra, to gdzieś tam rzucimy. To. Dobra, idziemy budować schody. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Według moich obliczeń to potrzebujemy 9 kratek chyba. To mamy 2, 3, 4, 5, 6. To jeszcze będziemy musieli 3 zrobić. Dobra. Jest tego tyle? Chyba jest. Dobra. To tu damy to. Okej. Dobra, i teraz co potrzebujemy? Żeby tam się dostać, to będziemy musieli raz... Dobra, tu jeszcze chyba jeden, dwa. No, coś takiego, musimy jeszcze dwa zrobić. Dwa. To tutaj wymienię. O, spadło. Szkoda. Dobra. Teraz tu będą teraz schody. Teraz to nie będzie widać. O. Dwa. To zabierzemy. Mamy raz, dwa, raz. Dobra, i teraz tak. Liczymy raz, dwa, trzy i tu będą schody. Raz, dwa, trzy. Teraz jeszcze potrzebujemy, co my tu jeszcze potrzebujemy? Jeszcze potrzebujemy mur, właśnie, mur potrzebujemy. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj, po co mi ten mur i w ogóle. A zrobimy też jeszcze... O, mech. Znaczy pnącze. Nie mech. Bo mchu to nie mamy. Co potrzebujemy zrobić tutaj? Gdzie to jest? O, tu jest właśnie. Mszały, dobra. Tylko damy... A, przesuniemy to wszystko. Dobra, łopata nam nie jest potrzebna teraz. No i tam idziemy. Trochę się nabiegamy znowu. No i dobra. I teraz tak. Zrobimy sobie tutaj i tutaj ogrodzenie. I z drugiej strony będzie to samo. Tak. No i teraz tak. Tutaj. Dobra. Co? Robimy powoli schody.
Tutaj mamy dużo tych, więc. Dobra, jeden. A. Mamy ten. Czy mało mamy tych? Mało jest tych z pnączem. Czy my możemy coś jeszcze zrobić z tym pnączem? Okej, nazbieramy sobie, to nie, to... Powoli sobie tutaj rośnie. Tutaj jeszcze też urosło nam. Tu jest coś. Nie, tu nie. Dobra. O, jakaś marchewka tam jest. Tu coś nam też urosło. Też możemy zebrać. Ok. Tu jeszcze też coś jest. Dobra. No i co? Dobra, to idziemy. Zrobimy coś z tych schodów. Tak, mamy znowu umszały mur. Czy cegły w sumie, nie mur. Dobra, i będziemy powoli układać sobie dalej. A znowu wybrałem wszystkie kostki. Trudno, zrobimy to najwyżej z tych zwykłych. Znowu wykorzystałem niechcący całe pnącze. Dobra. Idziemy, dorobimy schody. Tak, to damy taki, tu damy ten. No już nie mamy tego z mchem, to trudno, od dołu będzie to wyglądać jak wyglądać, będą wszystkie takie same, ale dobra. I teraz robimy tak, teraz znowu musimy zrobić mur tu i tu. Tak. Tu. Coś mi tu chyba źle wychodzi. A dobra, no robimy. I teraz tak będziemy to powtarzać całe ciągle i wyjdzie nam ładny mur. No. Z jednej strony będzie woda, z drugiej będzie lawa i będzie ładnie świecić. I to jest w razie jak wpadniemy do lawy, to zawsze możemy przeskoczyć na drugą stronę, żeby się ugasić w wodzie. I będzie spoko. Tak, tak. I znowu jedziemy schody. Znowu mi za chwilę braknie tego. No nic. Próbujemy. Jedziemy dalej. No i teraz będziemy po prostu powtarzać jedno za drugim. Ale znowu brakło nam tutaj tych omszonych cegieł, więc musimy znowu trochę mchu jeszcze gdzieś tam nazbierać. Znaczy pnączy. Ach, ciągle mówię mech, a to pnącza są. Mech to jest zupełnie coś innego, ale z mchu no, też możemy robić po prostu to samo. No, tutaj mamy, o to mi się tak... No, coś tam jest. Dobra. Kurczę, musimy jakoś wymyślić więcej, trochę więcej tych pnączy, bo jakoś mało ich tutaj mamy. O, jakieś sadzonka. Przepraszam, że tak kręcę tym, ale patrzę, co by tutaj zrobić. I tak się zastanawiam. Tu gdzieś chyba na zewnątrz też były. Wydaje mi się, że tu gdzieś na którychś z tych drzew, ale kurczę, robi się już ciemno, więc chyba najpierw pójdziemy się gdzieś strzemnąć, żeby odczekać do rana.
I rano pójdziemy poszukać gdzieś pnączy na drzewach. Bo wiem, o ile dobrze pamiętam, to gdzieś tam w poprzedniej części gdzieś coś znaleźliśmy. Więc myślę, że tak to zrobimy. O, tu jakieś zwierzątka, ale już dobrze w sumie. Później będziemy potrzebować zwierzątka na pewno do jakiejś naszej hodowli. To będę jak znalazł. O, tu jakiś chyba list czy coś, tam wilk. Ale kurczę, żadnych drzew. O, tu coś jest, jest. Cztery, no ale dobra, zawsze to cztery. Na samotnym pieńku. I co? Nie ma? Aleście nas. Aleście mnie wykiwali. No dobra, no nic, szukamy jeszcze trochę. Ale chyba nic tu nie będzie. Też się zastanawiam. O, ale grube drzewo, fajnie. Troszkę mi się tutaj przycina coś. Jakieś lagi. Konik. No nie ma, no kurczę. Pnącza gdzieś wyszły. Jakbyśmy tak sobie zrobili. Może plantację? Może naszą pierwszą farmę zrobimy? I zrobilibyśmy farmę. O, tu jakaś dziura. Może byśmy tak zrobili farmę pnączy. To była nasza pierwsza farma. Coś myślę, że zaraz wymyślimy. O. O, tam jakiś obwoźny. Tragarz obwoźny. O, tu jakieś zejście. O nie, creeper. Uciekać, uciekać. Nie chcemy creepera. Czy on tam wylezie stamtąd? Oj, nie lubię tego jeszcze na początku gry. To jest tam gdzieś. Jest, kurczę, wyłazi. Ach. Bić go, uciekać, uciekać. No nie chcę, żeby nam dziurę powiększył. Tak już jest duża. No. Zdychaj. Jest, mamy. O, nawet proch. Ale to ja chyba się tam nie wybieram na dół. Kto wie, co tam jeszcze się czai. Dobra. To może wróćmy do tematu. Co my tu mamy? Z czego byśmy mogli zrobić tą farmę? Bo to nie jest zły pomysł. Tu byśmy je zrobili. Troszkę to pozmieniamy. Dobra, to zrobimy tak podstawę. To będzie fundament nasz. Nie, łopatę potrzebujemy. Kamień, ten nie. Ziemia też się nam przyda? Nie, chyba nie. Dobra, to jeszcze raz. Dwa, trzy. Ok. Teraz tak, teraz byłoby nam potrzebne ogrodzenie. O, zrobimy go sobie. Zetniemy te drzewa, bo nam tu będzie coś tutaj przeszkadzać. Potrzebujemy pięki. Skłoda. Posadzimy na nowo. Niech sobie odrasta w tym miejscu. Dobra, tego też zetniemy.
Dajcie znać, jak mnie też słychać teraz, bo teraz próbuję coś innego. Próbuję osobno nagrywać dźwięk, osobno nagrywam film. Zobaczymy, czy mi się to uda zgrać jakoś sensownie. Jeśli będzie tam jakieś małe przesunięcie, to wybaczcie. Dobra, robimy sobie deski. O, dużo desek. Teraz chciałem zrobić ogrodzenie. Czy tutaj, gdzie to tu jest? A my chyba potrzebujemy jeszcze patyków, coś. Dobra, zróbmy coś patyków. Tu, o, jest, jest. Jest tu gdzieś, tu. Dobra. Ile ja tego będę potrzebował? Policzmy. Tu 12, 15 weźmiemy. Dobra. No dobra. Starczy. Aha, dobra, jeszcze kłody potrzebuję. Zostało mi, powinno mi wystarczyć. Dobra. No idziemy. I teraz tak. No to będzie 3, 4, 5, 6, 7. Będzie takie. No, na 5. A, na płotek znowu nie możemy wskoczyć. Dobra. Będziemy musieli coś wybudować. 2. Trochę się tu tym pobawię. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, tu będzie taka ścianka, po której się te pnącze będzie to rosło. No, tu pozbieramy jeszcze, co tu powypadało z tych drzewek. Tak, to nie. Tu jeszcze coś jest. O. Nie skoczymy na to. Nie udało się. Dobra, no to musimy. No, to zrobimy tak. 2, 3, 4 i 5. No, wydaje się, będzie spoko. Ziemia potrzebujemy, musimy na coś sobie stanąć. Zróbmy to na środku. Hop, hop, hop. Dobra, będzie teraz łatwiej. Tu jeden, tu jeden. Ile mamy? 4 nam zostały, dobra. No to jeden z tej strony, jeden z tej strony i tak, tu, pyk, pyk, pyk i jeszcze jeden, dobra, to będzie takie dość wysokie. Raz, dwa, trzy i teraz zrobimy sobie kłoda. Czekajcie, tu jest drewno akacji, czym się to różni? Aha, to jest drewno. To jest kłoda, no dobra. Okej. Także. No dobra, niech będzie drewno. To przesuniemy i reszta będzie tu. O, właśnie. Dobra. To drewno będzie tu i tu. A resztę uzupełnimy kłodą. I co? Brakło nam jednej. No dobra. To zetniemy to tutaj. I tak to nam tu przeszkadza trochę. Dobra, ostatnia kłoda. Chyba zetniemy całe to drzewo, coś mi się wydaje. No, wygląda całkiem przyjemnie. Drzewo. Dobra, troszkę nie będziemy sadzić z powrotem. Dobra, łopata. Musimy teraz tą naszą ziemię zabrać. No i dobra, i teraz tak, te pnącze. I niech sobie tu już rośnie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ono sobie będzie rosło w dół. Dobra, damy tu jeszcze pochodnie, żeby na boki nie rosło.
Raz, dwa. No. I wygląda nawet fajnie. Co o tym myślicie? Co jeszcze tutaj? A, o tu jeszcze jakieś sadzonka. No, wydaje się całkiem fajne, fajne. Choć nie do końca jeszcze jestem zadowolony z drugiej strony. No, z drugiej strony też w sumie można by dać. Ale potrzebujemy więcej pnączy. To musimy gdzieś iść. O, tu coś jest. Jeden, dwa. O, znowu nam tu drzewo urosło. Tu nie, tu nie ma. Tam jeden. O, jeden, dobra. Jeszcze to. Dobra, mamy trzy. Drzewo zostawimy na razie. Tu coś. O, jest. Jeden. Tu nie. O, tu urosło. Weźmiemy ten, dobra. Od dołu, bo od, zawsze w dół lepiej chyba pnącze rośnie. Dobra, tu mamy, o tutaj jeszcze coś jest. No i dobra, mamy 9. No to coś jeszcze zrobimy. Spokojnie. No i cóż, mieliśmy robić schody, a trochę chaotycznie, bo robimy teraz farmy pnączy. No ale cóż, żebyśmy mieli z czego zrobić odpowiednie omszałe cegły lub też bruk, to musimy mieć po prostu pnącze, no. Sorry, no. Dobra, damy te pochodnie. No i ja jestem dość zadowolony. Wygląda fajnie. Ciekawe, jak się będzie sprawdzać, jak będzie rosło. O, weźmiemy jeszcze sobie sadzonki. Tego nigdy za dużo. Jeszcze tu. O, kurczak. Kurczak. Może byśmy go tak. Ale nie, pewnie znowu nasion teraz nie będzie nigdzie. Może byśmy go gdzieś tam wzięli już. No, oczywiście nie ma żadnych nasion. Szkoda. Narzędzia. Dobra. No, nie ma. Dobra. Żadnych nasion. Okej. Okay. Dobra, kurczak, pech z tobą. Innym razem. Dobra, to co robimy dalej? Mamy już jedną. Tak się zastanawiam. Nie podoba mi się to troszkę. Tu może z drugiej strony byśmy zrobili drugi. To taka ściana. Czy ja wiem? Wiecie co, chyba zmienimy trochę koncepcję, bo to teoretycznie powinno i tak rosnąć. Dobra, mam pewien pomysł. Spróbujemy w ten sposób. Nie zrobimy tutaj ściany, tylko sama belka na górze zostawimy. Też powinno to rosnąć, bo pnącze przecież i tak zwisa z różnych rzeczy. Z drzew zwisa tam z jaskini, ze skał, więc myślę, że powinno to tak czy inaczej działać. Zobaczymy. No, zobaczymy z drugiej strony. A nic, znowu się robi ciemno powoli. No, noc powoli się zbliża. Idziemy. Chyba pójdziemy się zdrzemnąć. Za chwilę. No, co pnącze? No, tak, wygląda dużo lepiej. Mamy takie okienko na świat. Lepiej widać. Jest trochę wysokie. Zobaczymy. Tu może byśmy zrobili z drugiej strony drugie i to by było takie jakby wejście. Nie wiem, mam pewne pomysły. Dobra, idziemy przenocować. Zrobimy sobie jeszcze tutaj. Zrobimy sobie coś z cegieł. Co? Idziemy. O, tu jeszcze mamy trochę pnączy. O, tu tak to dziwnie rośnie.
Nie podoba mi się. O, mieliśmy dojechać, teraz mamy jedno tylko. Dobra. Co jest noc? Dobra. To spróbujemy wrócić do naszych schodów. Nie, pozbieramy sobie trochę pnączy. Będą nam potrzebne. Ja myślę, że teraz zrobimy, zajmiemy się. Tu, co robimy, te schody jeszcze? Ciemno jest jakoś tu, kurczę. Nic nie widać. No, takie schodki to zrobimy. Będzie to wyglądać ciekawie. To od razu wam mówię. No i co? Dobra. To ja myślę, że może jeszcze poza kamerą rozwinę trochę tę naszą plantację pnączy i wrócimy w następnej części do schodów. No i tak już trochę przyciągnąłem. Planowałem robić odcinki najwyżej. A tutaj może zrobimy jeszcze właśnie. Tu miałem taki pomysł. No, taki pomysł mam, że ta lawa będzie sobie tam lecieć w dół z tą wodą. Też będzie ładnie. Dobra, ale myślę, że na tym skończymy chyba powoli tą część dzisiaj.